wiosna to jest odwyk! Odwyk dzisiaj musi być, bo jest wtorek. No, jestem w trakcie przeprowadzki i przeniosłem się z Warszawy do Lubina, to taniej i z innych powodów też. I robię tutaj porządek i wszystkie te rzeczy muszę poroznosić na miejsca, ale nie mam siły, bo mi się chce strasznie spać. Ale odwyk jest. Odwyk jest co tydzień od 10 lat. No, z przerwami czasem. I dzisiaj w odcinku będzie o mszy albo o nabożeństwie. A najpierw o mszy, a potem o nabożeństwie. Bo życie kościelne i chrześcijańskie dzisiaj w większości ludzi kojarzy się z chodzeniem do kościoła. I to jest fakt. Nic na to nie poradzisz, czy to ci się podoba, czy nie. Tak jest po prostu. Ludzie mają tak bite do głowy. To się wzięło z tego, to skojarzenie, z tego, że kościoły są nabożeństwo centryczne albo mszocentryczne. W kościele katolickim wszystko się kręci dookoła mszy. Msza to jest centralny punkt życia chrześcijańskiego w tym kościele. Z punktu widzenia człowieka, który uczestniczy jakoś w wierzeniu, chodzenie do kościoła to jest właściwie jedyny punkt spotkań z Bogiem. No, w kościele katolickim to jest dosyć proste i właśnie do tego się całość sprowadza. Przeciętny katolik nie ma jak, ani gdzie, ani mu się za bardzo w ogóle nie chce, ani nie widzi potrzeby robić cokolwiek innego związanego z Bogiem niż chodzenie do kościoła. No, jeszcze są takie okazje typu chrzciny, pierwsza komunia, bierzmowanie, ślub i pogrzeb. Co jeszcze może być? Jakieś jeszcze są takie drobniejsze rytuały typu namaszczenie chorych. No, ale do tego wszystkiego właściwie sprowadza się całość życia katolika w Polsce. No, za granicą mniej więcej też, tam już bywa trochę inaczej, ale taki w Polsce koncentrując się, tak to wygląda. Więc można spokojnie powiedzieć, że msza to jest centralne miejsce życia katolika. O! Takiego życia pobożnego, takiego z Bogiem, nie? No, skąd się to wzięło? To jest bardzo dobre pytanie, ale niewiele nam da odpowiedź na to pytanie. Bardziej odpowiedź na pytanie, czy to jest zgodne z Biblią, czy to jest wzięte z Biblii, czy to jest to, co być powinno, czy to się Bogu podoba, czy tak ma być. No, jak już o mszach mówię, to może od razu przejdźmy teraz do nabożeństw, bo nabożeństwa to jest taka msza tylko u protestantów albo różnych takich kościołów ewangelicznych albo jakichś takich niezależnych, innych niż katolickie. No to oni nie mówią msza, oni mówią nabożeństwo, ale w gruncie rzeczy to jest niestety jedno i to samo, bo rola jest identyczna. Nabożeństwa są centralnym punktem życia chrześcijanina z kościołów jakichś protestanckich. Wszystko się też kręci dookoła nabożeństwa, czy tam ich nie mszy. Niech będzie, że nabożeństwo. Oni to tak podkreślają, że to nie msza, tylko nabożeństwo, żeby się odróżnić, ale no właśnie z punktu widzenia człowieka, gdyby człowiek przyszedł z ulicy, taki, który się nie zna na tych jakichś różnicach dziwnych, to mówi właściwie taki człowiek, że to msza, był na mszy u protestantów. I protestanci uczy, jaka msza, gdzie jaka msza, u nas nie ma mszy, u nas jest nabożeństwo. No, dla niego, dobra, chcecie, to może być nabożeństwo, ale on nie widział specjalnie różnicy, ten człowiek, co przyszedł. Nie mówi, że to jest coś dziwnego, co ja nie umiem nazwać. On to nazwał msza, bo to jest tak blisko tego, co było w kościele katolickim, że właściwie do jednego się sprowadza dla takiego człowieka z zewnątrz. To oczywiście irytuje uczestników tych nabożeństw, bo oni podkreślają, że tak bardzo są różni od kościoła katolickiego, bo różnica między nabożeństwem a mszą w kwestiach doktrynalnych jest duża, tylko że w kwestiach jak praktycznych nie jest duże, a ja tutaj się chcę skupić na praktycznym życiu. No, więc to już mogę powiedzieć. Jaka jest msza między mszą? Jaka jest msza? Jaka jest różnica między mszą a nabożeństwem? Między katolicką mszą a mszą protestancką. No, więc tak teoretycznie różnica jest taka, że msza w kościele katolickim to jest coś o wiele więcej niż tylko spotkanie, na którym ludzie się modlą, gadają o Bogu, słuchają, jak ktoś gada o Bogu, skupiają się na Bogu. To jest do o wiele więcej. Msza katolicka to jest rytuał magiczny,
No, jakby to nie brzmiało dziwnie, ale tak to jest. Ja mówię, jak to fakty pokazują. Więc to jest rytuał magiczny, taka sesja, w której różne rzeczy się robi, a najważniejszą rzeczą na mszy to jest mistyczne powtórzenie tego, co zrobił Jezus. W jakiś sposób taki właśnie niewidzialny, jakiś duchowy, magiczny w skrócie. No, takie a la Harry Potter, to trochę. I oczywiście w dobrej intencji, oczywiście. No, ale rytuał ten ma na celu jakby zrobić jeszcze raz umieranie Jezusa. Nie za bardzo wiadomo po co. Nigdy mi nikt nie umiał nigdy tego wytłumaczyć sensownie, dlaczego na mszy Jezus umiera jeszcze raz i zmartwychwstaje. Bardziej umiera niż zmartwychwstaje. Dlaczego ta ofiara jest powtórzona? Jeżeli ktoś uważnie słucha, a był na mszy katolickiej, w kościele rzymskokatolickim, no to na pewno słyszał sformułowanie, że to jest ofiara. Msza, synonim mszy, to jest ofiara. Nie? Że przyjdziesz na ofiarę. No właśnie o to chodzi, że to jest kluczowa rzecz podczas mszy. Że mamy złożyć jeszcze raz Jezusa w ofierze, tylko w jakimś sensie takim duchowym. Nie jest to też symbol. To jest faktyczne. No to w takim rozumieniu katolickim to jest faktyczne powtórzenie tej ofiary. No i jest to tak rażąco sprzeczne z Biblią, która mówi wprost, że Jezus umarł raz za te grzechy, a potem to już przyjdzie i będzie sądzić. Ale jest dokładnie takie zdanie jednoznacznie napisane. I Chrystus umarł raz poniósł tą ofiarę. No, więc mówienie teraz, że Jezus powtarza tą ofiarę za każdym razem na każdej mszy, jest wprost sprzeczne z Biblią, koniec, kropka. Nie ma tu o czym w ogóle dyskutować. Ponieważ to jest tak rażąco sprzeczne, dlatego też protestanci się tak obruszają, czy w ogóle chrześcijanie, którzy trochę Biblię znają, się obruszają, jeżeli się coś powie o ich spotkaniu, powie się, że msza, no bo właśnie kluczową rolą mszy jest powtarzanie tej ofiary, a na nabożeństwie protestanckim absolutnie tego nie ma. Nabożeństwa protestanckie to jest po prostu zwykłe spotkanie. I skupmy się na tej roli. No, że już za chwilę zapomnicie, że msza to tam są te mistyczne jakieś obrzędy, powtarzanie ofiary. No, zostawmy to na chwilę, to jest jasne i sprzeczne z Biblią, niestety. Bardzo mi przykro, ale jest. No, ale rolą praktyczną mszy z punktu widzenia takiego normalnego człowieka, no jest co w ogóle? Albo nabożeństwa. No ktoś tu znowu powie, prawidłowa odpowiedź brzmi tak, żeby się spotkać z innymi, mieć społeczność z innymi i z Bogiem. Fajna prawidłowa odpowiedź, tylko że w praktyce przez cały czas mszy masz tylko jedną okazję, żeby pogadać w ogóle z innymi ludźmi i to jest w tym momencie, kiedy się mówi, przekażcie sobie znak pokoju. Wtedy masz jakieś 3 sekundy, żeby wymienić spojrzenie z kimś dookoła, albo uścisnąć mu rękę, albo co tam jest w zwyczaju. W kościele w Krakowie to się mówiło tak, pokój nam wszystkim. Takie odczynianie też, takie zaklęcie. Pokój nam wszystkim. Trzeba było tak zrobić. No i tam dużo różnych magicznych gesty są, prawda? To jest gest magiczny, bo jaki inny, to nie. Jak to inaczej? Nie? No. I takie różne. I ksiądz robi takie gesty magiczne, inne takie. Rzuca tu zaklęcie, tam zaklęcie. No. Wiem, że to upraszczam, ale niech mi ktoś wykaże różnicę, to bardzo proszę. Jak kogoś słowo szokuje, to niech się nie skupia na tym, że go słowo szokuje, tylko niech się zastanowi nad znaczeniem tego słowa, że ja tak magiczne użyłem. No to, bo to jest de facto, no to jest to samo zjawisko, to jest to samo. No. Dobra, i teraz nabożeństwo. Albo msza. Czy to jest spotkanie? No to nie jest spotkanie. To nie jest spotkanie. Na spotkaniu, jak człowiek przychodzi do człowieka, to przede wszystkim się gada. Cały czas się gada na spotkaniu. Można sobie chwilę pomilczeć, można sobie herbatę oglądać, można sobie telewizję oglądać. Chociaż to już takie trochę wtedy się robi marne spotkanie, ale głównym celem spotkania jest kontakt z drugim człowiekiem. Albo z wieloma ludźmi. Ten kontakt, nawet jeżeli bierny, jeżeli jeden gość gada, reszta słucha, to jest kontakt osobisty, bezpośredni między nimi wszystkimi i jest on przede wszystkim ten kontakt. No, na nabożeństwie w kościołach, wśród ludzi ewangelicznie wierzących, na tym takim centralnym, niedzielnym, tego kontaktu jest bardzo mało. Prawie nie ma. Na dzień dobry się mówi, no wam zobaczcie, kto tam w ławce obok was stoi, ludzie się mogą przywitać, a mają na to, jak wiem, 30 sekund i zaczyna się prawdziwe nabożeństwo. A podczas prawdziwego nabożeństwa główne rzeczy, jakie tam występują, to modlitwa, która jest indywidualna. Mimo, że mogą się tak modlić w formach tak, wszyscy naraz, ale wtedy nikt nikogo nie słucha.
tylko każdy gada swoje, jest indywidualna. Może się modlić jakiś pastor, ksiądz, lider, czy kto tam się nazywa, a reszta słucha, to dalej jest modlitwa indywidualna. I czasem się zdarza, ale rzadko, że modli się jedna osoba, gdzieś tam reszta słucha, ale nawet wtedy nikt nie wchodzi w kontakt z jego modlitwą, nikt nie przerywa, nie dopowiada, nie mówi, że tak jak mówił do ciebie Boże ten tam gość, to ja teraz powtarzam, ja się z nim zgadzam, ale ja bym powiedział tak, ale co? Nie ma w tu nieuczestniczącej rozmowy, to jest bardzo indywidualna sprawa, więc to też nie można uznać za kontakt czasu modlitwy. No nie, to jest takie, raczej zamykamy się w sobie, każdy prywatnie do Boga, więc dalej kwestionuje to cały sens nabożeństwa jako spotkania, więc na razie to nie jest spotkanie. Co jeszcze oprócz modlitwy jest? Śpiewanie. Śpiewanie jest wspólne i to jest fajne. Tak, tutaj dużo ludzi też mówi, że chodzi na nabożeństwa, żeby sobie razem z innymi pośpiewać. Więc to już jest bardziej spotkanie, tak. Ok, tu się zgodzę. Poza tym, ale kluczową w ogóle częścią, co jest jeszcze? No tam czy są ogłoszenia, czy coś, to już nawet jest luźniejsze, trochę tam kontaktu jest. Ale kluczową tutaj sprawą i to, po co przychodzą ludzie, to jest kazanie. A kazanie to jest rzecz zupełnie niespotkaniowa. Bo tam się nie rozmawia podczas kazania, przynajmniej nie w Polsce. W Polsce się siedzi i słucha. Kazanie to jest wykład. A wykład też na polskich studiach też wygląda tak, że jeden gość gada, wszyscy notują. Biernie, zupełnie i indywidualnie każdy. No, więc poza paroma momentami to cech spotkania to nie ma. Za to ma mnóstwo cech widowiska, spektaklu, teatru albo kina. No. Zresztą jest to bardzo ciekawie jest oglądać, jak czasami jacyś chrześcijanie wynajmują sobie salę w kinie i prowadzą tam nabożeństwo, co jak ktoś wejdzie, wygląda dokładnie tak, jakby był w kinie, albo w teatrze właściwie. Siedzą wszyscy w ławkach i rzeczywiście patrzą na ekran, a tam na tym ekranie pod nim ludzie tam śpiewają, gadają, coś robią, machają flagami, nie wiadomo co. No i są widzami. Są dokładnie widzami, de facto są oni widzami, nie uczestnikami, siedzą sobie na tych stolikach, na tej całej sali i okazuje się, że sala kinowa idealnie pasuje do formuły nabożeństw. No. I ja tak o tym opowiadam, pewnie byś coś nowego mówił. Może nie mówię nic nowego, bo pewnie żeście to zauważyli, ale zwracam uwagę na to po to, żeby teraz sprawdzić, czy ta forma spotkań, no to nie są spotkania, to właśnie, czy ta forma widowisk jako centralna rzecz w chrześcijaństwie występuje w Biblii, czy nie występuje. Bo nie chodzi o to, że w Biblii nie ma słowa nabożeństwa, albo jest. Nie mówimy tutaj o słowach, o definicjach, nie mówimy tych słów też. Mówimy o tym, czy takie zjawisko jest, czy tak wyglądał Kościół, czy tak miał wyglądać, że centralnym punktem życia chrześcijańskiego jest chodzenie co tydzień do teatru, albo do kina, albo do jakiejś sali, w której zachowujesz się no w 80% jak w teatrze, w 20% jest, powiedzmy, i lekkie cechy spotkania są. No ale spotkaniem to właściwie de facto nie jest, bo nie ma uczestniczenia wspólnego w tym. Tylko znaczy jest wspólne, ale w takim sensie, że wszyscy są widzami, a kilka osób występuje i to dla nich robią to nabożeństwo. Jak to się mówi w języku kościelnym, służą im słowem, albo służą im piosenką, albo czymś tam innym służą. No i właśnie, kiedy się chodzi na spotkanie, przychodzisz parę osób, tam nikt nie mówi, że ktoś komuś służy, tylko po prostu się spotykają wszyscy, żeby się powymieniać, co tam mają, po ploteczką, herbatką, gadankiem, myślami, uczuciami, zdarzeniami z życia, niepokojem, wszystkim, a się wymieniają wszyscy interaktywnie. Nie ma, że jakaś jedna grupa wyżej postawionych w jakiejś tam hierarchii ludzi nagle służy innym w ten sposób, że pokazuje im coś, jakieś treści, a inni je odkonsumują. No nie ma tak przy spotkaniu. No nie ma. Nawet przy spotkaniu się nikt nie przygotowuje tak naprawdę do spotkania. Im bardziej spontaniczne spotkanie, nieprzygotowane, tym lepsze, tym prawdziwsze. No jeżeli byśmy mieli iść sobie na imprezę, gdzie ktoś przygotował sobie, co przez godzinę będzie zaplanował, nie, dokładnie każdą minutę, że o 20.13 podam herbatę, o 20.25 ciasteczka, o 20.29 zapytam o zdrowie, potem mamy 10 minut rozmowy o zdrowiu i tak dalej, to przecież to jest beznadziejne spotkanie, to się tam nikt tam nie wróci, bo to na cholerę komu taki cyrk, ludzie się nie w tym celu spotykają, w
prawdziwym życiu, w kościołach się spotykają. No i teraz, czy w Biblii pierwsi chrześcijanie chodzili na nabożeństwa? Nie, nie chodzili na nabożeństwa. Można powiedzieć, że się spotykali. Oczywiście, że się spotykali, ale właśnie powiedziałem, pokazałem to, przynajmniej ja to tak widzę, że nabożeństwa współczesne w kościołach ewangelicznych, chrześcijan, takich wierzących, znających Biblię, nie są spotkaniami. W ogóle to nie jest ich główny cel, ani ich rola, ani to nie są spotkania. To są tylko częściowo spotkania. Przy okazji może gdzieś tam są. Po nabożeństwie są spotkania. Ale sednem tego życia chrześcijańskiego nie są spotkania, tylko są nabożeństwa, które są właśnie, tak jak mówię. I w Biblii tego nie ma. Tam nie chodzili co tydzień na jakieś przedstawienia, gdzie apostołowie przygotowywali program dnia i tam śpiewali, czy coś, prowadzili ich w tym. Nie, no tam były spotkania, gdzie ludzie się spotykali. Skąd to wiadomo? No nie za dużo tak naprawdę wiadomo o tym, co robili pierwsi chrześcijanie. Ale wiadomo, na przykład, że właśnie niewiele jest tych fragmentów. To, co na przykład wiemy, jest, to wiemy, że jest polecenie na przykład o nieunikaniu wspólnych spotkań. Jest gdzieś, to jest bardzo często cytowany fragment, który z jakiegoś tajemniczego dla mnie powodu ludzie rozumują jako chodź na nabożeństwa regularnie. Tymczasem w Biblii jest zachęta, kiedy apostoł tak mówi, że nie unikajcie wspólnych spotkań, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Mówi, że to zły zwyczaj, unikać wspólnych spotkań. Tyle wiemy, co mamy nie robić. Unikać unikania innych ludzi. Czyli spotykać się po prostu z innymi. To mówi Biblia na pewno. Jak z tego polecenia dojść do chodź co tydzień do teatru, to ja naprawdę nie wiem. Bo na spotkania chodzić może być też człowiek, który chodzi na spotkania, spotyka się z innymi chrześcijanami. Nie wiem, chodzi, odwiedza kogoś w domu, albo parę osób, albo nawet, nie wiem, trzy osoby, robi to regularnie albo nieregularnie, ale się spotyka. Czy on unika wspólnych spotkań? No nie unika, przecież się spotyka, ale nie chodzi na nabożeństwo. I wtedy wszyscy mu wytkną ten werset, że się niby nie spotyka, a przecież się człowiek spotyka. Nie? No i ludzie widzą, co jest tam napisane i nie widzą, że tam jest napisane o spotykaniu się, a to, co oni uprawiają na nabożeństwach, to nie są spotkania. Przecież to nie po to się chodzi. No. Gdyby, zresztą to łatwo jest pokazać, że to nie są spotkania, bo wystarczy zaproponować chrześcijanom takim, którzy są uzależnieni już od tych cotygodniowych, centralnych wydarzeń w życiu chrześcijanina pod tytułem msza albo nabożeństwo, że zaproponuję im, żeby przestał chodzić na to, a zamiast tego chodził na spotkania właśnie, które są spotkaniami zupełnie nieformalne. No i bardzo szybko zauważysz, że taki człowiek będzie miał opory psychiczne, jakby mu chciał odebrać palącemu papierosy. Bo po prostu jest uzależniony od tego, żeby chodzić na nabożeństwa. I nie da się tego zastąpić spotkaniami, co pokazuje, że nabożeństwa spotkaniami nie są, bo gdyby zastąpił jednego papierosa drugim papierosem, to by nie widział różnicy i dałby radę. Ale tutaj każesz, proponujesz mu, że zastąpisz papierosa cukierkami i on czuje, że mu brak. Brak mu by było nabożeństw, brak mu było mszy. Próbować mu to zastąpić, ale nie tym samym wcale. Co się okazuje właśnie wtedy, jak próbujesz coś mu zmienić, od razu widać tam po tej reakcji, że nabożeństwo, msza to jest co innego niż spotkanie i to jest ważne dla człowieka i jest to centralne, to jest sedno jego życia religijnego, bardzo często. Dla chrześcijan, już nawet zapomnimy, czy oni się mieli takie wydarzenia, czy nie mieli, nic nie wskazuje na to, że mieli, nigdzie tego nie widać, jest tylko mowa o spotkaniach, więcej nic nie ma na ten temat. Jest mowa często w dziejach apostolskich, że oni się spotykali między sobą, ale nie ma, że co tydzień, jest gdzieś napisane, że się codziennie spotykali. No trudno sobie wyobrazić, żeby codziennie na nabożeństwach się spotykali, zorganizowanych tak według dzisiejszych właśnie standardów. No to by było w ogóle nie do zrobienia organizacyjnie, żeby codziennie planować takie spotkania, choćby z powodu czasu, że nie ma kiedy i że nie ma jak tego zorganizować. Że to by było ostatecznie strasznie już nudne, bo codziennie robić, co tydzień to tak, taki co tydzień do teatru, ale codziennie do teatru... No nie dałoby rady, więc musiały to być bardziej, trochę luźniejsze formy tych spotkań jednak. Jeżeli codziennie to robili i byli w stanie i to nie było męczące za bardzo, przytłaczające, chyba to były spotkania. Ale to są wszystko domysły jednak. Tutaj wiem, że tutaj wale domysły. Ale to, co nie wale i co nie jest domysłem, to fakt, że sednem życia chrześcijańskiego w Biblii
nie jest spotykanie się na nabożeństwach. Bo sednem, to co jest sednem życia chrześcijańskiego, centralnym punktem bycia chrześcijaninem, to wynika z tego, co Jezus uczył, a nie to, co nam tam kazali apostołowie w ramach tego, jak żyć. Tylko to, co mówił sam Jezus tutaj. To, co jest najważniejsze w chrześcijaństwie. Wokół czego powinno krążyć tak naprawdę chrześcijaństwo? Według Jezusa, według Biblii. Bo dzisiaj krąży wokół nabożeństw. Wywal nabożeństwa ze swojego życia chrześcijańskiego, religijnego, czy tam związanego z wiarą, i co ci zostaje? Dla większości ludzi nic. Jeżeli sobie wywalisz chodzenie do kościoła cotygodniowe i nie zostanie ci nic, no to to nic, co ci zostanie, to jest twoje chrześcijaństwo. Bo chrześcijaństwo według Biblii w ogóle nie miało krążyć wokół, nie miało być skoncentrowane wokół cotygodniowych spotkań, albo, o ile to są w ogóle spotkania, albo jakichś tam imprez, albo jakichś rytuałów, albo nawet przeistoczeń, czy co to tam w nam tej mszy się robi. Nie wokół tego ma się kręcić życie chrześcijanina. Jezus to opisał, co jest centralnym punktem życia chrześcijanina, i tutaj się może zdziwić, co jest centralnym punktem życia chrześcijanina i gdzie ja to widzę, ten centralny punkt życia chrześcijanina. Centralnym punktem według Biblii życia chrześcijańskiego jest chleb. Tu byś się nie spodziewał, zaskoczyłem. Dlaczego chleb? O co chodzi z chlebem? No, Jezus użył takiego bardzo sprytnego porównania, które ludzie znowu interpretują w bardzo dziwaczny sposób, a znaczenie prawdziwe jest strasznie proste, jest przed oczami, tylko jakoś nikt tego nie umie załapać z jakiegoś powodu. Z powodu takiego, że sobie właśnie wcześniej założenia porobiliśmy wszyscy, albo nas tak wychowali. Ale Jezus mówił o sobie, że jest chlebem. Powtarzał, że trzeba go jeść. W Ewangelii Jana jest całe długie o tym dyskusje ma z ludźmi, którzy nie rozumieli w ogóle, co mówi, i próbowali to jakoś zrozumieć, próbowali dosłownie, że mamy go zjeść, ugryźć mu palca, czy co. Mamy jeść go, jego ciało. Jezus to porównanie zrobił, porównał siebie do chleba, że mamy jego jeść, jego ciało, pić jego krew, tak mówił. No oczywista interpretacja teraz dla każdego i pierwsze skojarzenie to jest jakaś komunia, nie, tutaj wino, chleb, tak mamy robić, odprawiać rytuał, tak? Z tego porównania nic nie ma nigdzie mowy o żadnych rytuałach, o żadnych tam przeistoczeniach ani takich rzeczy. Porównanie jest po prostu tylko do chleba, do jedzenia. Dlaczego? I dlaczego ja mówię, że to jest centralny punkt życia chrześcijańskiego według Biblii? No bo centralnym punktem, najważniejszym jakimś takim centralnym środkiem, wokół czego wszystko się powinno kręcić w chrześcijaństwie, jest oczywiście Jezus. To jest tak absolutnie fundamentalna sprawa, że bez tej sprawy nie ma sensu o czymkolwiek gadać w chrześcijaństwie. Samo słowo chrześcijaństwo pochodzi od Chrystus. W ogóle bez Niego nie ma nic. Nie ma żadnych kościołów, nie ma gadania o kościołach, nie ma przeistoczeń, nie ma teologii, nie ma, nic nie ma w ogóle. Nie ma chrześcijaństwa, nie istnieje takie coś. To jest jakaś kompletnie inna koncepcja bez Jezusa. Jest absolutnie fundamentalnym, na samym dole tej całej budowli jakiejś tam umysłowej czy tam filozoficznej. No. Na samym dole jest Jezus i jak się go wyrzuci, to nie ma, to się wszystko rozpada i nic już nie ma sensu. On jest tym centralnym punktem życia chrześcijanina oczywiście. I on to opisał tak, żeby jakoś bardziej w porównaniu powiedzieć, o co chodzi, że on jest, bo to też tak nic nie znaczy do końca. Więc porównał siebie do jedzenia chleba. Codziennie się je chleb, żeby żyć dzięki temu. Znaczy, to nie chodzi o sam chleb, tylko w ogóle jedzenie. Więc jesz rzecz, bo bez niej umrzesz. Wytrzymasz jakiś tylko czas, a w końcu się zagłodzisz i nie żyjesz. I jeszcze zanim jeszcze nie żyjesz, to ci będzie źle, będziesz cierpiał głód, uschniesz, zwiedniesz, umrzesz. No. I on powiedział, że to on jest tym chlebem, co my go jego mamy jeść i dzięki temu będziemy żyć. Tak dokładnie powiedział, zaczął całe to porównanie od przypomnienia wydarzenia na pustyni, na tych pustkowiach, jak to Izraelici sobie chodzili przez 40 lat i Bóg im dawał chleb z nieba, żeby mogli przeżyć. I oni mieli tylko ten chleb z nieba i oni dzięki niemu żyjąc, to sobie mogli przeżyć te 40 lat. Tylko dzięki temu chlebowi.
od Boga. I on powiedział teraz, Jezus powiedział, użył tego porównania, tamtych wydarzeń, żeby teraz powiedzieć, to ja jestem takim chlebem i teraz masz mnie jeść codziennie i dzięki temu będziesz żył. Tak jak oni jedli ten chleb, dzięki temu żyli. Dokładnie tak powiedział. Takie jest to porównanie. Wprost mówię, tu żadnych interpretacji nie ma, tylko parafraza. Powiedziałem to samo, co tam jest napisane. Tak to powiedział. No i teraz, to jest centralnym punktem chrześcijaństwa, a nie chodzenie na nabożeństwa. No, więc sprawa jest tak absurdalnie prosta, że się czuję w ogóle głupio, że ja muszę o czymś takim gadać. 2000 lat po tych wszystkich wydarzeniach, że mamy, wszyscy mają Biblię, wszyscy to czytają, i czytają proste rzeczy i dalej nikt nie rozumie. A to jest przecież sama prostota tylko. Masz Jezusa traktować tak, jakbyś na poziomie jakimś takim duchowym, filozoficznym, drogi życiowej, masz traktować Jezusa, Jego słowa, to co robił, to co on reprezentuje, tak jak w życiu fizycznym traktujesz jedzenie. Jest ci to niezbędne do tego, żebyś mógł fizycznie żyć. Tak samo, jeżeli podejdziesz do Jezusa, że jest ci to niezbędnie konieczne, żebyś mógł żyć w sensie takim, no nie fizycznym, ale bardziej psychicznym, mentalnym, właśnie w sensie takim drogi życiowej, filozofii, celu życia, spokoju w życiu. Tego, co tak człowiek naprawdę potrzebuje, takie najważniejsze rzeczy w życiu, nie? Żeby wiedzieć, po co żyję, po co ja tu jestem, żeby moje życie miało sens. To jest właśnie posiłkiem twoim, który ci to życie daje, ma być ten Jezus. I cała ta jego filozofia życia, postępowanie, sam fakt, kim jest, co zrobił, świadomość tego, wszystko, plus to wszystko, co oczywiście kazał nam robić, a plus to, czego nam nie kazał, a tylko my mamy sami widzieć, co mamy robić, naśladując go. Po prostu robił rzeczy. Nie musi ci mówić wszystkiego, że masz robić to, masz robić to, tylko sam robił różne rzeczy. A ty, patrząc na niego, powinieneś powtarzać. Jeżeli chcesz, tam oczywiście. No, jako chrześcijanin. No. No więc w takim sensie Jezus jako chleb ma być centralnym punktem życia religijnego, czy tam chrześcijańskiego. No. A nie nabożeństwo. Do jakiego absurdu myśmy doszli? Sednem chrześcijaństwa i całą jego definicją jest właśnie to życie z Jezusem. Wokół tego się ma kręcić wszystko. To ma być centralny punkt życia każdego człowieka indywidualnie i razem, jak się zbiorą te indywidualności, to tak samo. Oni się po prostu tylko dzielą tym, co sami już mają między sobą. Niczego nie muszą, tacy ludzie, którzy żyją z Jezusem, nie muszą się spotykać po to, żeby się podpiąć do jakiegoś prądu i naładować, bo bez tego umierają. I tym prądem ma być organizacja, jakaś pastor, cała taka stabilna, ta stabilność, którą daje należenie do jakiejś organizacji z jakimś liderstwem, z jakąś hierarchią, z jakimiś prawami, przepisami, najpierw z tradycją, jeszcze co istnieje długo, długo, to daje poczucie stabilności i potem człowiek się ładuje, jak tam przychodzi. No może to, ja to rozumiem, nie? No to tak ludzie też to potrzebują, to spełnia jakieś potrzeby, tylko że to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. Chodzenie do kościoła nie tylko nie jest kluczowym punktem w chrześcijaństwie, wokół którego ma się coś kręcić, ale to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. To w ogóle nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. To jest po prostu chodzenie sobie na jakieś spotkania. Chodzenie, jeżeli centralnym punktem twojego życia jest chodzenie na nabożeństwa albo na msze, to niczym się nie różnisz od gościa, którego centralnym punktem życia jest chodzenie co piątek na imprezę i chlanie tam, bo to spełnia dokładnie te same potrzeby i to samo znaczy. On tam przychodzi, żeby czuć się częścią jakiejś większej całości, żeby czuć, że przynależy do czegoś, żeby mieć na co czekać cały tydzień. Daje mu to poczucie, że kimś jest, wie już kim jest, jestem, prawda, tam chlejącym ćpunem, imprezowiczem jakimś czy coś. Należę tu mam swoich znajomych, z nimi se gadam. A drugi sobie chodzi teraz na nabożeństwa i ma jakieś inne rozrywki, ale te same potrzeby, tylko sobie inaczej zastępuje. W obu przypadkach nie ma w ogóle potrzeby istnienia żadnego Boga w tym. Chodzisz na nabożeństwo i Bóg ci jest niepotrzebny.
Bo po co? Jeżeli wyłączymy Boga z koncepcji chodzenia na nabożeństwa albo msze, to koncepcja pozostaje niezmieniona w ogóle. Ludzie mogą dalej chodzić na to nabożeństwo. Jeżeli podmienisz za Boga jakąkolwiek ideologię inną, na przykład komunizm, i trochę pozmieniasz to, co się tam dzieje na tych spotkaniach, czy tam tych imprezach, showach, to byś miał to samo. I te same potrzeby, i to samo się będzie człowiek czuł. No. Więc mówię, to nie może być i nie jest w ogóle chrześcijaństwem. To nie może być absolutnie centralnym punktem chrześcijaństwa. Co nie mówię, że nie wolno, żeby takie były imprezy, w których się spotykają ludzie, ale nie może być nabożeństwo centralnym punktem życia religijnego, bo to nie jest chrześcijaństwo. Tego nie może być w Biblii, bo nie mogli się tak pierwsi chrześcijanie spotykać, jeżeli rozumieli, co Jezus im miał do powiedzenia. Że On oczekuje nie organizowania się teraz, samodzielnie, bez jego udziału, bez w ogóle potrzeby istnienia tego Jezusa i tego Boga, żeby się organizować w jakieś usystematyzowane, zorganizowane instytucje czy grupy i zbudować jakieś trwałe nawyki, trwałe tradycje, trwałe przyzwyczajenia, rytuały, które po prostu będą zaspokajać człowieka, no. Że to one mają zaspokajać człowieka, że to zbudowane życie polegające na regularnym chodzeniu na nabożeństwa ma samo z siebie już być czymś, co daje, co się je, ma być chlebem. Jezus mówi, że to Jezus ma być chlebem, a ludzie se współcześni chrześcijanami się nazywający zrobili sobie z nabożeństw chleb. Jezus powiedział, ja jestem chlebem i kto mnie je, ten przeze mnie żyje. A dzisiaj system mszy, nabożeństw, system nabożeństwo-centrycznego kościoła mówi, że nabożeństwo jest chlebem, dzięki któremu człowiek żyje. I albo msza jest chlebem, dzięki któremu człowiek żyje. To mówi dzisiejsze chrześcijaństwo, co prowadzi do niepokojącego wniosku, albo pytania, albo wątpliwości, która się nasuwa. Czy chrześcijaństwo, gdzie centralnym punktem jest nabożeństwo łamane przez msza, gdzie chlebem życia jest to nabożeństwo łamane przez msza, ze wszystkim, co się z tym wiąże, nie? Z samą tą oczywiście organizacją, kimś to doprowadzi i tak dalej, opiekunami, pastorami, księżami, ale że centralny punkt życia chrześcijańskiego, którym jest nabożeństwo, czy takie chrześcijaństwo, w którym to jest chleb, dzięki któremu ty czujesz się naładowany, pocieszony i w ogóle dobrze, czy to w ogóle jest chrześcijaństwo? Taka niejakie niepokojące pytanie się nasuwa, bo w chrześcijaństwie fundamentalną rzeczą, która właśnie definiuje chrześcijaństwo, jest to, że Jezus jest chlebem. Jest tam napisane, że kto nie je tego Jezusa, on tak sam powiedział, że kto nie je mojego ciała, nie pije mojej krwi, ten umrze, nie ma życia. Nie da się tak. No i tutaj ludzie sobie prosto interpretują, że to trzeba komunię, do komunii przystępować, jakiś rytuał odprawiać, ale z tego porównania, kiedy się go zrozumie, to wynika zupełnie co innego. Wynika dużo prostsza rzecz, ale trudniejsza do wykonania o wiele, bo w chrześcijaństwie należy z Jezusem na co dzień żyć, jeść go jak ten chleb, mieć go ciągle przed oczami, ciągle, bez żadnych, tutaj nie ma żadnej potrzeby rytuałów, żadnej, tylko życie świadome tego, że Jezus jest codziennie z tobą i ty się masz na nim wzorować, naśladować, być uczestnikiem tego wszystkiego, co robisz, ma być tym twoim chlebem. To jest chrześcijaństwo z Biblii, tak jest przedstawione to według samego Jezusa, tak to ma wyglądać, to życie jego ucznia. A dzisiaj tym wszystkim, czym miał być Jezus, jest nabożeństwo albo msza. Centralny absolutnie punkt. No, więc ten niepokojący wniosek, ja nie odpowiem na to pytanie, bo odpowiedź, co bym nie odpowiedział, to będzie źle, bo albo się mogę rozminąć z prawdą, albo mogę powiedzieć coś, co kogoś już tak zbulwersuje, że już nie będzie chciał mnie słuchać dalej. A ja tu chcę dać do myślenia, a nie udzielać jedynie słusznych, prawidłowych odpowiedzi. Udzielę sobie odpowiedzi sam. Czy nabożeństwa są chlebem życia? Czy Jezus jest chlebem życia? Czy jedno z drugim się nie kłóci przypadkiem? No, ja nie mówię, czy się kłócić musi, ale może się kłóci.
nie mówię, nie udzielam tutaj odpowiedzi, ja tu zadaję pytania, od tego jest ten program, żeby coś pomyśleć i żeby było to trochę dla inteligentniejszych takich ludzi, a nie studium biblijne kolejne, odwyk, gdzie się odpowiada na pytanie, kto był w łódce z Jezusem i przez jakie morze przepłynął Jezus i ile miał uczniów i co to znaczy tam, no, jakieś zupełnie banały, po prostu jak chrześcijaństwo dla ludzi niepełnosprawnego umysłowo. Także nie, to nie jest dla niepełnosprawnego umysłowo i to są prawdziwe problemy, zwłaszcza we współczesnym świecie, gdzie według mnie właśnie chrześcijaństwo zostało sprowadzone do, stało się nabożeństwo centryczne. I to jest być może odejście od chrześcijaństwa za dalekie, takie, że już tam inny kraj jest dalej właśnie. Odeszliśmy już od centralnego punktu chrześcijaństwa, już może tak daleko, że już jesteśmy w innym kraju. No, coś do zastanowienia. To był odwyk. Dzięki wszystkim, że wspieracie ten projekt i korzystajcie z tego, wysyłajcie linki, dajcie innym ludziom do pomyślenia, zastanowienia się, skomentowania na dole. Wspierajcie dalej, jeżeli chcecie, żeby był. Jak ktoś mi może pomóc w przeprowadzce, nie, właśnie już się skończyła, to w każdym razie o dzięki wszystkim, którzy pomogli mi w przeprowadzce, tak bardzo dziękuję, bo i tak już jestem zmęczony. Dobra, idę do za tydzień i do kiedyś. W czwartki na żywo, przypomnę, jest program o 21:00 o związkach. Zajęty, ale wolny, więc wpadajcie, bardzo dobre są te odcinki, dużo ludzi dzwoni, gada i opowiada, można też się czegoś nauczyć o tym, jak być dziewczyną, chłopakiem, żoną, mężem, albo jak nie być. Trudne rzeczy, ważne rzeczy i ciężko znaleźć takie programy, gdzie na żywo można sobie pogadać jakoś tak po prostu szczerze. No, dobra, na razie.